Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Moi drodzy, ostatnio tutaj nic nie ruszałem, nic nie robiłem. Tak jak było w poprzednim odcinku, tak jest teraz, nie? Generalnie no mamy tutaj w zamku jakąś tam sporą ilość wojska. Chyba nie powinno być z nią problemu. Tak więc, no możemy na nią ruszyć generalnie, jeżeli będzie miała oczywiście dobre wojsko. Rzecz jasna. No i tutaj mogę tutaj też rozpierdolić kilku typów, nie? Bo czemu by nie? No właśnie, bez strat. Ładnie poszło. No i co? I lecimy teraz tutaj ulepszać te wszystkie wojska, nie? Tutaj nic nie ma. Tutaj jest coś, tutaj też jest coś. I tutaj też jest coś, dobra. I co, teleportacja. Typie, dla ciebie powinna być. Bierzemy to wszystko. Teleportację do Skorcz. Do Skurczu. Ha, ha, ha. I lecimy sobie tak, o. Generalnie chciałbym, żeby tutaj powstały ten przeklęty pałac, nie? Ale no... No niestety nie mamy za bardzo, jak wiecie... Chyba surowców do zrobienia. Widzę, że tylko 45 tych monet brakuje, nie? Żeby to wszystko ładnie wychwycić. Kurde, nie ten typ. Ale dobra, nieważne. Weź tego typa tutaj. Tego typa weź tutaj. A tutaj też trzeba tego ulepszyć. Widzę. Weź ich tutaj wszystkich do siebie. I teraz się teleportuj tam, gdzie powinna być lepszarka. O właśnie. Genialnie. No i teraz tak, ty się teleportujesz do Vandalval i teraz możesz tutaj już być Azerfield, okej. To co, lecimy dalej moi drodzy, szósty dzień, można tutaj na spokojnie to zrobić. Uuu. Widzę, że ma dużo wojska. To trochę nie fajnie, nie? Ajajaj. Ten już padł. Bardzo nie fajnie. Wiesz, gro? Bardzo nie fajnie. Ajajaj. Dodatkowa tura dla ciebie? Nie. Dobra, walnij w tego typa. Super. Tam walnij, żeby tutaj nie przeszkadzała nigdy więcej. No i pójdź tutaj generalnie, no bo cóż. Okej. Błogosławieństwo niestety leci. Ten poleciał. Ten też. Okej. Tu nie fajnie też. Pierdolnij w tego typa. A ty pierdolnij w nią, nie? Ale jebnął. No nieźle. Dobra. No niestety.
Nie wyszło. Po mojej myśli. A szkoda. No mogę tutaj przejąć. Ale też tutaj zabraknie mi ruchu na nią, nie? Także no skusiłbym się, żeby to zrobić. A my tak, a my sobie tutaj robimy jazdę na stajnię, bo za chwilę będzie kolejny tydzień nowy. A my sobie będziemy tutaj napierdalać na nią, nie? Co ty pierdolisz? Co ty mówisz? Co ty mówisz? Ja ci kurwa dam zaraz. Typie. Weź mnie nie rozśmieszaj. Dobra, wal tutaj na ryj. Super, poszło. Bardzo ładnie. Teraz tutaj możesz jakoś, nie wiem, skontrować. O właśnie. Bardzo dobrze. A cholera, stracił jednego typa. Spowolnienie mi dał pajac. Teraz. A widać, problemy ma gościu. Więc dał mi spowolnienie teraz, nie? Dobra, walnij tutaj tego ptaszora. A my sobie tutaj lecimy do przodu, nie? Okej, nic się nie stało. O. Walnął w diabła. Nie, fajnie trochę. Kurde, ta kula ognia. Nie fajna, nie? Dobra. Walnij tutaj spowolnienie na tego typa. Nie gnije. Super, poszło. Tutaj też. Tu słabo. Dawaj tutaj. Jebnięcie, o właśnie. A ty tutaj dawaj coś takiego. Cyk. Może to przetrwasz, zobaczymy. Bardzo ładnie. Ty tutaj lecisz jeszcze. A ty wani w tego typa. No bo gdzie masz się ruszyć, gościu? Okej. Ten niestety, no diabeł pewnie zginie na 100%. Wielka szkoda. Dobra. Super walnięcie. A ty sobie tutaj walnij. Dobra, git. Do przodu. Ty walnij w tego typa. A ty w tego. No i ale po problemie. Już zostało tylko kilku typów. I powinno być zwycięstwo już na 100%. Błyskawica może być. Cyk. Tu niestety zginą wszyscy. Szkoda wielka. Ona ma na 12 tur ten czar. Ja pierniczę. Tragedia jakaś. Ja tylko na 7 te... Te oślepienie, nie? Dobra, dawaj ich tu, kurwa. Pajacy. No cały czas mnie wali, nie? Niestety. Won. I ty też. Halo. Po problemie? Czy ja mam skrzeszenie jakieś? Niestety chyba nie. Rozproszenie powinno być obowiązkowe. Albo jakieś spowolnienie też na nią dać. I tyle. No bo cóż. Dobra, niech oni dojdą tutaj wszyscy. I wtedy będę mógł sobie atakować, nie? Do przodu. Aha. Aha, okej. To super, że
ślepienie. To zajebiście w chuj. Dobra, niech oni tutaj dotrą na miejsce i dopiero wtedy będę atakował. Dobra, można już atakować. Dobra, poddałaś się, Franca, głupia. Znajdowanie drogi raczej, nie? Więc weźmy to i lecimy tutaj już do zamku. Szybko go przejąć, nie? Jeszcze mogę się tutaj dać się tutaj. Albo nie. To był chujowy pomysł raczej. Dobra, tutaj się wzmocnię raczej. I tyle generalnie. Mamy wszystko ładnie wzięte. I jeszcze leć do zamku po swoje towary. Że tak to ujmę. Do skurczu. No i lecisz tutaj dalej, nie? No i mamy więcej ruchu. Przez cały tydzień. Zobaczymy, co z tego wyniknie teraz. Okej, tutaj nikogo nie ma na razie. Dzwoni tutaj trochę miejsce typie. Okej. Dawaj to tu, dawaj. Tak może. Ołtarz wody niech będzie ulepszony. Tutaj też muszą ulepszać to wszystko. Bo to jest niestety chujowy stan, jeżeli chodzi o ilość wojska w garnizonie. Magia wody. Weź magię wody lepiej. O, tak będzie super. Tu się możesz odnowić, super, fajnie. Okej, niech tak zostanie. Dobra. I teraz tak, ty, nie ty, ty. Lecisz po diabłę. Okej. Dawaj to wszystko. O. Tego miałeś ulepszyć akurat. No właśnie. O, mamy zamek, dobra. Super. Wataha paru paru, grupa mało grupa. Dobra, lecimy na nich. No to takie trochę... Bez problemu już, nie? No, bez problemu powinno być. Spowolnienia niestety nie mam na maksymalnym poziomie dalej. Ale no... Dam sobie chyba radę, nie? Z nimi. Dawaj spowolnienie. Na nią. Jelo. Cyk. Cyk. Już ich nie ma. Mogą być jakieś mniejsze straty, mam nadzieję, nie? Dobra, do przodu. No to on też powinien być do, w przodzie, nie? ...87, o kurwa, to grubo. No, powinienem zrobić jakieś mniejsze straty, nie? Przez to wszystko. Yvon. Dobra. Ale dobra, niech im tam będzie. Niech im tam będzie. Tych zrobił, okej. Dobra, i można tutaj sobie lecieć dalej, nie? Ty stoisz dalej.
Natomiast ty rekrutujesz, tylko brak kasy przez to masz, i więc musisz zamienić to wszystko na złoto, nie? Tak by było najlepiej. Na 50, ok. Ulepsz tego typa. No i powinno być już git. Okej. Następny zamek. Dagger Peak. Dawaj to, dawaj to i dawaj to. Na razie. Co dalej? Kończ turę. Ty sobie lecisz tutaj, nie? Do zielonego namiotu. I tutaj lecisz do kopalni. Nikogo na razie nie ma, to super. To jest horda tych typów, ale to nic takiego się nie dzieje złego. Dobra. Dalej tutaj rekrutuj to wszystko. Dawaj jeszcze tych typów. Okej. Tutaj jest wszystko zrobione, ale jeszcze musiałbyś tutaj się przenieść. Dlatego, że brakuje tutaj ulepszenia dla nich, nie? O właśnie. No nie wiem, czy to będzie ok. Chyba nie robię takiej wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o umiejętności ich, tak? Więc no... Tylko tam więcej ruchu może mieć, nie? Ten typ. Dobra, i tutaj jest wszystko, tak? Tak. Tutaj też jest wszystko, okej. Okej, i tutaj... Okej, super. Fajnie. Teraz możesz się ruszyć. Być tutaj. A ty możesz iść dalej, nie? Najlepiej... się teleportuj. Gdzieś bliżej, nie? Tego zamczyska. Dobra. Leć tutaj. Do niego już. A ty stoisz dalej w miejscu. Aha, coś się zbliża. Niefajnie. Gdzie? Tutaj, tak? On idzie. Także no trzeba to zrobić. Ulepszyć ich wszystkich. Ilu się da. I co? I czekamy, aż się tutaj to wszystko, no, odnowi, prawda? Ewentualnie mogę jeszcze dać tyle drewna, tyle kryształów i tyle tutaj siarki, nie? O, i mamy już tutaj prawie obroniony zamek, nie? I gnisa. No, mało rzeczy ma dla siebie. Także możemy na nią napierdalać, ile wlezie. Dobra, gonimy ją. O, ona się tutaj boi, jak widać. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Tak, trzymać. Uciekł typ. Okej. Do przodu. Rozpocznij bitwę. I elo. Jazda z nimi. Pokonani. Łatwo. Elo. Teraz tak, ty tutaj stoisz.
I lecisz dalej. Okej. I można lecieć tutaj już do góry. Czy tą stronę jeszcze odkryłeś? No ja właśnie nie, gościu, wiesz? No właśnie, kurde, nie. Ale trzeba najpierw pokonać tych idiotów, żeby cokolwiek zrobić, nie? Więc wczytam jeszcze raz tą grę na autozapis. I jeszcze raz to zrobimy. O, właśnie, ty miałeś pójść, typie. Okej. I lecisz w stronę ich zamku kolejnego. Powinien być tutaj już w pobliżu, ten zamek. Mam taką nadzieję. Tutaj nie ma. Gdzieś tutaj będzie? Nie wiem. Dobra. Teraz twoja kolej, typie. Weź to wszystko od niego. Dawaj. Dzięki. I lecisz już tutaj do zamku swojego. A ty już lecisz do siebie, nie? Dobra. Dobra. Tutaj lecisz tu na dół. O, doświadczenie mamy, super. No, sprzedałaby się jakaś magia mistrzowska, nie? Także no, czemu by nie? Do góry, leć. Do góry. Okej. Lecisz tutaj. A ty możesz już tutaj iść. Na nich, nie? Why not? Tutaj możesz ich pokonać. Albo ich przyjąć, albo ich wywalić. Tutaj do góry lecisz. Tutaj możesz pójść, ale nic tutaj ciekawego nie ma. Tutaj mamy doświadczenie. Fajnie. Magia ziemi bardzo jest potrzebna dla mnie, więc weźmy ją. Dobra, idziemy tutaj trochę dalej. Odwiedzone mamy tutaj już wszystko ładnie zrobione. Tutaj do góry lecisz. Szczególnie, no, pasowałby ten namiot, nie? Także... idziemy tam, gdzie powinniśmy pójść. O. Jak widać, gościu tam jest, jeden. Ucieka chyba przede mną, prawda? Labetta, znowu. Durnowata baba. Okej. Okay. Dobra, wszystko ładnie. Git. O, tutaj mamy zamek. No proszę. Czyli jednak. Dzień 7 się robi, także atakujemy tego typa. Grupa mnóstwo, paru mnóstwo, wataha mało, mało. Okej. Okay. Coś tam mi zrobił jakieś straty, niestety. Ten pajac. O, dzięki za otworzenie bramy. Dobrze, że walić w te chochliki. No i teraz tak, spowolnienie albo oślepienie na tą wróżkę, czy tam rusałkę. Cyk. A ty sobie tutaj lecisz, nie? No i fajnie. Teraz tutaj sobie lecisz. Już po nim. Dobra. No i ten już powinien paść. Praktycznie. No właśnie. Ciekawe, że ten gościu
Tego atakuje tego diabła. Żeby go pokonać. Do przodu. Lecić się. Wszyscy. Kurde, niepotrzebnie to zrobiłem z tym, ale chuj z tym już. Dobra. Pierdolni błyskawic są w tego typa. Okej. I napierdalaj w niego. Super. Teraz ty pójdź do niego. Rozwal go świetnie. No i fajnie powinno być już. Ty walnij w tego typa. Ty do przodu musisz. Do przodu. Do przodu. Dobrze, że wali w te chochliki. Bardzo dobrze. Dobra, ustąp tym miejsca tym typom. I wali tutaj jeszcze. Jelo. Po nim. Bez wielkich strat. A, jeszcze ta wróżka, no tak. Rusałka, sorry. O. Znakomicie. Zaawansowane znajdowanie drogi. Jej. I mamy... ptaszki ogniste. Zajebiście. Już mi się to podoba. A my sobie tutaj lecimy do góry, żeby tutaj go zająć w końcu, nie? Tutaj znowu jakieś straty dziwaczne. Aha, trzy wieżyczki, no tak. Do przodu. I lecimy. No to, jakby bez strat. Elo. Dywon. Okej, do przodu. Do przodu. Walnij. Fajnie. Da. W ogóle... aha, bo mam więcej stracy niż błot. To super. Więcej niż błot. Jednak błot lepiej sobie poradził niż ja. Okej. Okay. Ale no, nic się nie dzieje. W takim większym sensie, nie? Dobra, my sobie tutaj lecimy. I teraz tak. Wy sobie zostańcie lepiej. Okej. Okay. Ty sobie tutaj idziesz przeglądać te wszystkie zakamarki tej mapki. Ty sobie tutaj idziesz. Jeden poziom. Mistrz magii powietrza musi być. Dobra, ty tutaj lecisz do przodu. A ty sobie dalej. Rekrutujesz wszystko, nie? Badger Peak. Jeszcze trochę ci brakuje, żeby zrobić full. Więc pozostań jeszcze w tym miejscu. Notatka. Dobra. Aha, tutaj mamy strażnika granicy. Okej. Okay. W tym miejscu. Aha, czyli jeszcze tutaj będą te... podziemia. Cholera. No tego akurat nie przemyślałem, szczerze mówiąc. No ale dobra, niech im tam będzie. Tym typom.
Dobra. Ty tutaj lecisz. A ty, nie wiem, możesz zaatakować te ptaki. Zobaczymy, jak pójdzie. Na razie nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, ty jeszcze typie, tak, tak. Ty jeszcze typie. Dawaj, dawaj. Ty tego nie. Ty musisz to zrobić, niestety, gościu. Także czekasz dalej. Dobra, leci do góry. Już. Czyli tak, czyli na 100% pewnie będzie miał... jeszcze zamek w podziemiach, prawda? Tak mi się wydaje. Takie mam przypuszczenia. Dobra, dawaj tak, dawaj tak. No wyjść zajebiście. Jeszcze zrobię coś takiego. O. Bardzo git. Nie, tych ulepsz. Tych też. Halo. Co dalej? A, jeszcze... Jeszcze tych trzeba przenieść, czy tam ulepszyć. Dobra. Gotowe. Powinno już być. Dobra. Mam szturę. A, ty typie tutaj jesteś. A, widzicie. A, widzicie, dobra. Co ty masz takiego? Jeszcze ptaszków, mówisz, masz? Okej. Okay. Jeszcze te ulepszone, te balisty. Strasznie słabo. Autosave. Dobra. I dasz radę tutaj coś, cokolwiek zrobić? Nic. Niestety. Szkoda. To musisz się bronić. Dobra. Dobra. Walnij tutaj. Spowolnienie oczywiście musiało wejść. To jest w końcu ta baba. Coś próbowała mi zniszczyć zamek, ale jej coś nie wyszło. Dawaj tutaj. Aha, błogosławieństwo. Trochę niefajnie. A ten już zniszczył. To pięknie. Tylko pięciu? No nic. No trzeba uznać wyższość tej baby. Dobra, przynajmniej żywiołak padł jeden. Sorry, ptak padł jeden. No już większe staty zrobiłem akurat niż on. Dobra, lecimy na nią.
Muszę zaatakować. Dobra, i teraz spowolnienie leci na ryj i napierdalasz w te ptaki. Dobra, git. Spoko, wyszło. Wy do przodu lecicie, a ja sobie w tym czasie zjem frytki. On też mi dał spowolnienie, niestety. Szkoda. O, przynajmniej coś pożytecznego zrobiło to wszystko, nie? Także git. Tylko szkoda tych, kurwa, diabłów. Wielka szkoda. No i z łatwością rozjebani. Dobra, raczej rozjebana. Zebraliśmy sporo rzeczy, plus jeszcze poziom zyskaliśmy. Fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, bo trzeba tutaj jeść, a wszystko wystyga, nie?
łatwo z nimi. Ogniste ptaki znowu. Niech one spierdalają na ryj, głupi. Tu mamy biały namiot do odwiedzenia i to wszystko chyba raczej. Nie? Grzesiu, witaj. Witam nowego widza. Okej. Chyba tutaj więcej nic nie znajdę. Raczej. Odwiedzone, odwiedzone, dobra. Mnóstwo żywiołaków. Niech wypadają z gry. No i prawdopodobnie koleś będzie miał tutaj jeszcze więcej zamków w podziemiach, niestety. Taka prawda. Także, no cóż. To co? Wchodzimy do środka, nie? Zapiszemy sobie grę najpierw, żeby nie było problemu. Zapiszemy sobie na czwórce. Tak będzie git. Co to za scenariusz? To jest scenariusz z dodatku... Ostrze Armagedonu. To jest chyba scenariusz numer 5 albo 4, nie jestem już pewny. A kto jest z tych scenariuszy? Początkowe takie. Ostrze Armagedonu. Śmiedzi tu pleśnią. W twojej głowie zaczyna powoli kiełkować uczucie niepewność. Źle się dzieje. Slin nie podał dokładnego położenia chaty. Czyżby ten głupiec śmiał się mu oszukać? No nie wiem. Przekonajmy się tutaj, co będzie. I znajdźmy jeszcze tego głupiego wroga, który chce mnie pomścić, który będzie próbował mnie pomścić.
Ja w tym czasie sobie jem frytki dalej. Bardzo dobrze, że tutaj była dodatkowa tura dla niego. Bardzo dobrze. A wskrzesimy typów, nie? Po czemu by nie? No i ala. O problemie. Lecimy dalej. Aha, chyba to jest ta chatka, okej, okay. Dobra, czyli tak, ci trzeba tutaj jeszcze tą mapę na full zrobić i wtedy będę mógł to zrobić, tą misję, nie? Okej. Okay. Trochę niepotrzebnie tym wojskiem wyszłem. Tak się nie robi. To nie jest chyba właściwa droga, okej. Okay. Dobra, ty idziesz do swojego zamku. Dalej. Dobra. Ruszaj. Ty też się ruszaj. Gdzie ten wróg powinien być? Gdzie ten głupek? Dobra, biały tutaj. Strażnicza. Straż? Strażnica, ale mogę tak po prostu przejść i tyle z tego. I chyba tutaj będzie ta chatka, którą tutaj Inteus stoi, nie? Dużo ofiar, nie fajnie. Dużo many. Oślepienia. Okej. Okay. Dużo mi tutaj wyjebał obrażeń. Więc daję tutaj spowolnienie. Szybko. I lecisz tutaj w to miejsce. Ty nie. Lecisz tutaj. No niestety, wyszło jak wyszło. Ale mogę tutaj tym Celberem wejść, nie? Także.
Bardzo dobrze. Kolejne oślepienie? Serio, typie? Naprawdę? Nie wstydź ci? A, tutaj nie mogę wejść. Shit. Daj tutaj szybko na nią. Okej. Szybko poszło. Dobra, i teraz tutaj napierdalaj. Dawaj, jeszcze czar oślepiając. Aha, nie mogę ich uśpić jakoś. Szkoda, w chuj. Dobra. Ty tutaj do przodu. Ty zabij ją. Okej. A, teraz będzie wskrzeszał tych typów. Oby nie na długo. Okej, szybko poszło. Możesz tutaj uleczyć ich. Okej. Dlatego warto brać uleczenie, a nie rozproszenie. Bo to jest mi przydatne. Nie usuwa pozytywny zaklęć wtedy, nie? Ty, kurwa, kolejnych zjebów przywzwałeś? No to fajnie. Dawaj jeszcze tutaj uleczenie. Dawaj jeszcze raz. Dawaj tutaj. I tutaj. A, jeszcze żyje. Ślepienie? Okej, okay, dobra. Niech ci tam będzie, typie. Niech ci tam będzie. Nie padłeś! A, padłeś, powstań. Power rate wziął. Typ. Ale to szybko to zajmie, nie? Sorki. Teraz na to się wziąłeś. Okej. Okay. Szybko poszło. Dobra. Kretowy tutaj jest ok. A to jeszcze widzę nie wszystko zrobione. To jeszcze niestety wszystko nie zrobione. Bo widzę, że jeszcze ktoś tam jest. Z tego gracza, nie? 30 tysięcy. U nas stałości, okej. Okay. No dobra. Aha, tak nie mogę się tutaj latać. Szkoda wielka. Dobra, weź ich tutaj wszystkich do siebie. Możesz ewentualnie ulepszyć te ptachy, te szory. Co ty tutaj masz jeszcze?
No nie powinieneś mieć już nic więcej, ale... No... Pewnie gdzieś masz jeszcze zamek. Ale gdzie? Nie wiadomo. Tak naprawdę. Także no... Lecimy. Tutaj jeszcze. Tutaj tych mamy, tych typów. Okej, okay, może być. Atak plus jeden. Dobra. Tutaj mamy jeszcze. O, dzięki za gryfy. Super. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Doświadczenie już dawaj. Nie będziemy się tutaj już pierdolić. Okej, i tutaj już można bez przeszkód tutaj polatać. I jeszcze tutaj mi zostało to miejsce do odwiedzenia. Nic ciekawego. To rzeczywiście dziwne uczucie. No rzeczywiście dziwne uczucie, ci powiem. Co? Pojebało ci chyba. Ślepienie dawa... A, nie może działać na niego. To pierdolni błyskawicą. No i elo. Trzydzieści dwa, to jest mało. Okej, bez strat już poszło. Dobra, tutaj już siarka. Lecimy teraz tutaj. Tutaj będzie chyba ten typ, nie? No, znowu tracę gówniane. Gówniane straty robię. Na razie niech oni tutaj zaszują, później będę ja ich atakował. Dobra, lecimy. No, widzicie? Jak ładnie. No, no, ty tutaj lecisz jeszcze. Gościu. Dałem wskrzeszenie na niego. Musi to wyjść bez strat. Dzięki. No i fajnie. Jeszcze tutaj do góry lecisz. Dawaj tutaj. Plus jeden do ataku. Okej. W ogóle gdzie jest ten typ? Gdzie jest fioletowy, ten turkusowy gracz? Nie wiem. Szczerze mówiąc.
Czy już dokładnie został pokonany na 100%? Nie wiem. Może gdzieś się ukrywa. Już nie mam bladego pojęcia. Dlaczego ja nie mogę iść? Halo. Tutaj muszę rozwalić dzik. Lecimy, lecimy. No i teraz tutaj. A tutaj już nic się nie dzieje. Tutaj też nic chyba raczej nie będzie. No może tutaj coś będzie. Sprawdzimy to zaraz. Dobra, dawaj tutaj. Okej. I tutaj już lecisz. Tutaj mogę coś zrobić? Nie za bardzo, ale mogę dokupić kilka jednostek, nie? Żeby się wzmocnić bardzo. Frety genialne, wam powiem. Jeszcze tutaj. Dobra, ty sobie stój już. I... lecisz na dół. Tutaj nic nie ma. Może gdzieś chyba będzie coś tutaj na górze. No nie wiem, ale... a gdzie jest ten gracz, kurwa? Czyżby się coś zbugowało? To jest niemożliwe. Dawaj tutaj. A, karczmy tutaj nie można mieć. Aha. Aha. To świetnie. To gdzie można ją mieć? Tu gdzieś można ją mieć? Tak, tutaj ją można mieć. Dawaj tą typiarę. Niech ona tutaj zwiedzi to wszystko. Masz jakieś zaklęcia fajne? Aha, nie masz księgi zaklęć, no tak. Dobra. Dobra, może ty tutaj będziesz, typie. Słuchajcie, chłop już powinien dawno zginąć, ale no widzę, że tutaj jakieś dziwne błędy tutaj wyszły. Więc tutaj przez chwilę jeszcze odświeżę tą całą mapę. Nie no, chyba nie powinno być tego typa już. Nie no, bez przesady. Patrzę po wodzie, o.
Aha, nie mam czaru, tego ruchu na tą wodę, no tak. Spacer po wodzie. Okej. Ale lotu już nie mam za bardzo. Możesz dojść? Niestety nie. Ajajajaj. A nie mam tu Grala może? Wiesz co, Grala tutaj nie ma, ale no trzeba zanieść tę miedź do Kowala, tak? Taka jest misja generalnie, jeżeli chodzi o ten scenariusz. Dawaj te gryfy. Dobra, no chyba no nic tutaj za bardzo nie ma co robić, więc weźmy to. Wszystko zróbmy. I tak, mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. Kazał mi spotkać się tu z tobą. Powiedział, że dasz mi jakieś artefakty. Czy masz miecz ognia piekielnego, zbroję piekielnej mocy i tarczę przeklętego? Ach, i wspomniał jeszcze, że przyniesiesz mi moją kulę starości, stałości. Zgubiłem ją kilka miesięcy temu. Masz te wszystkie przedmioty? Tak, oczywiście. Hanzaldar i jego pomocnik weszli do kuźni i wkrótce dało się słyszeć inkantacje zaklęć, uderzenia młota o stal i jęki bólu. Gdy młot przez przypadek trafił w czyjąś dłoń, po pewnym czasie starzec Khazandar wyłonił się z kuźni, niosąc miecz zawinięty w cienką tkaninę. Powoli rozwinął materiał i dopiero co wykute ostrze rozlało wokół swój blask. Nigdy jeszcze Antgarich nie widział czegoś takiego. Jednak garda w kształcie orła i przedziwny kształt samego ostrza zdradzają, że jest to niezwykła broń. Oto twój miecz, o niegodziwy. Dziękuję za zapłatę, a teraz pozwól mi żyć. Ostrza Armagedonu, które dodaje 3 do ataku, obrony i mocy, plus 6 do wiedzy. Umieszcza w twojej księdze czarów czar Armagedon, poziom mistrzowski. Wszystkie twoje jednostki stają się odporne na Armagedon. Okej. Gratulacje, odnajdujesz ostrze Armagedonu i wygrywasz. Tak jest, moi drodzy. Dobra. Czyli tak, zapisujemy na oczywiście wiadomym sami save'ie. No i co? Kończymy dzisiaj ten odcinek. I zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Już za tydzień.